Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam wielką przyjemność, bo za mną jest dzisiaj dr Kacper Rękałek z Centrum Badań nad Ekstremizmem Uniwersytetu w Oslo. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać dzisiaj o sytuacjach trudnych, o wieściach, które również dochodzą do nas ze wschodu, bo dwóch Polaków zginęło na froncie. To się też, te wydarzenia, bo mowa oczywiście też o Polakach, którzy walczyli w Legionie Międzynarodowym, wpisuje się w temat książki. Książki, która wyszła spod pióra właśnie pana doktora. Zachęcam również wszystkich słuchaczy do tego, żeby sięgnęli do linku w opisie i sięgnęli do komentarzy, bo tam umieszczę informacje o Foreign Fighters in Ukraine właśnie doktora Kacpra Rękawka. Książka chyba, która traktuje o wydarzeniach już od 2014 roku, bo często zapominamy o tym, że wojna trwa już wiele lat. Tak, tak, panie redaktorze. Znaczy, to jest książka tak naprawdę pokazująca początek tego zjawiska. No, to jest taka trochę kalka językowa z angielskiego, zagranicznego bojowania na Ukrainie czy w Ukrainie, które się pojawia w 2014 roku. Ono przeżywa boom w tym roku w związku z tą rosyjską, ponowną tak naprawdę inwazją, dużo bardziej spektakularną, krwawą, spektakularną oczywiście cudzysłów. Ale tacy ludzie pojawiają się tam już w 2014 roku i oni później wracają do Ukrainy w roku 2022. I o tym tak naprawdę jest ta książka, o różnych kontyngentach, o różnych takich właśnie osobach, które tam się pojawiły z różnych powodów. Tak naprawdę przewinęły się również po drugiej stronie. Bo pamiętajmy o tym, o ile dzisiaj Rosjanie tak naprawdę nie za bardzo mogą na kogo liczyć, bo pozamykane są granice, ciężka jest ta logistyka, oni się też sami odwracają od chociażby od Zachodu i nie potrzebują takich ochotników, ale w roku 2014 sytuacja naprawdę wyglądała zupełnie inaczej. I też byli Polacy po drugiej stronie, tej cudzysłów separatystycznej stronie. Oczywiście teraz jest zupełnie inna rozmowa, no i te wydarzenia sprzed tak naprawdę dwóch dni pokazują, że to zjawisko też nas nie omija żadnym szerokim łukiem. Książka dostępna na Routledge'u od piątku, zgadza się, czyli piątku. Tak, tak. Ja będę też właśnie z pomocą, mam nadzieję, pana redaktora też wrzucał taką zniżkę jakby na tę książkę, więc można będzie ją zakupić na tej stronie internetowej, jeśli pisze się odpowiedni kod. No zachęcam serdecznie, na tyle mogę powiedzieć. Ja również zachęcam, bo lubimy rozmawiać o dobrych książkach i książki dobre polecamy. Dwóch Polaków zginęło w walkach na Ukrainie w ubiegłą niedzielę. Tak przynajmniej przekazał wtedy w niedzielę już oczywiście informacje potwierdzone. Informacje przekazał korespondent Polsat News na Ukrainie Mateusz Lachowski. Obaj panowie byli ochotnikami. Janusz Szeremeta, pseudonim Kozak, jego kolega Krzysztof z Legionu właśnie Międzynarodowego. Chyba bardzo dużo emocji wokół tego wydarzenia, trudnego wydarzenia przede wszystkim dla rodzin, a mniej dyskusji pod kątem również prawnym, pod kątem tego, czy panowie mogli tam być. No bo oczywiście z perspektywy Polski ten sam konflikt no jest często trudny do rozmów, trudny tak. Do... Dokładnie, panie redaktorze, znaczy ja przepraszam, że tak może nie tyle wchodzę w słowo, ale generalnie sytuacja jest taka, to jest bezprecedensowe zjawisko dla nas, bo dwie osoby ponoszą śmierć jednego dnia, dwaj zagraniczni tak naprawdę ochotnicy. To są ludzie, którzy pojechali walczyć na jakiejś wojnie, akurat dla nas tak bliskiej, jako członkowie tak naprawdę sił zbrojnych uznawanego państwa, którym jest Ukraina. I to jest jedna sprawa, czyli oni są zagranicznymi ochotnikami. Natomiast to się wpisuje w wielką dyskusję, która przez ostatnią dekadę się toczy, właściwie po całym świecie, dotyczącą zagranicznych bojowników i zagranicznych terrorystycznych bojowników. Czyli zagraniczny bojownik to jest ktoś, kto jedzie walczyć na jakąś wojnę, czyli na razie jest tak samo jak ochotnik, ale walczy w jednostkach nieregularnych, walczy u powstańców, rebeliantów i tak dalej, i tak dalej. Czyli na przykład ktoś, kto pojechał do Kurdów
żeby walczyć przeciwko ISIS. To byłby taki klasyczny zagraniczny bojownik. Natomiast ktoś, kto pojechał do ISIS, do Syrii, jest zagranicznym terrorystycznym bojownikiem i to nimi przez ostatnią dekadę żeśmy się głównie interesowali. Teraz, żeby była pełna jasność, ta dwójka Polaków to absolutnie nie są żadni zagraniczni bojownicy, a tym bardziej to nie są zagraniczni terrorystyczni bojownicy. Natomiast z punktu widzenia prawa naszego, jak i krajów naszego regionu, to jest zjawisko nielegalne. To znaczy legalne, jak się dostanie zgodę. I teraz na przykład u naszych południowych sąsiadów, w Czechach i na Słowacji, obywatel musi dostać zgodę prezydent kraju bądź prezydenta kraju, który jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Tak to u nich wygląda. U nas no to są ministerstwa, które muszą, to czy MON musi takiej zgody udzielić, ta zgoda jest czasowa, też się na nią czeka i tak dalej, i tak dalej. I teoretycznie za sam udział w konflikcie poza granicami naszego kraju jest jakaś tam sankcja prawna. Natomiast no my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że właśnie to jest dla nas trudna sprawa, bo po pierwsze zginęła dwójka naszych rodaków i wielkie, wielkie wyrazy współczucia dla rodzin. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, no, że ci ludzie walczyli z naszego punktu widzenia, przepraszam, że tak, no nie chcę mówić dobrej wojnie, ale walczyli po dobrej stronie złej wojny. No i tak naprawdę trzymaliśmy za nich kciuki. Tam jest więcej naszych rodaków, którzy wszystko na to wskazują, najprawdopodobniej no, korzystają z takiego. No nie wiem, takiego przyzwolenia trochę, wicie, rozumicie, nie będzie problemu, jak wrócicie. To ja takie słyszałem, tak? To nawet niektórzy ludzie wczoraj na Twitterze mi pisali takie rzeczy, przecież tak jest, po co się tym przejmować i tak dalej. No ale problem nie jest w tym, znaczy problem jest w tym, że zginęła dwójka ludzi, wcześniej zginęli inni, bo zginął Tomasz Walentek, który też walczył w Karpackiej Siczy na wschodzie Ukrainy. Więc to nie są pierwsze polskie ofiary. Tam jest więcej ludzi, też była taka informacja, która obiegła, że nawet tworzy się taki specyficznie polski oddział, tylko i wyłącznie. Tak? Więc to o tym też warto pamiętać. Były wywiady na początku tego konfliktu z ludźmi z takich, bym powiedział, środowisk, no nie chcę mówić airsoft, ale tego typu rzeczy, którzy mówili, że się szykujemy, jedziemy i tak dalej. No oni teoretycznie tak znikali jak kamień w wodę. Tak? To się gdzieś tam przebijało, ale tak długo, jak nikt z nich nie zginął, to my troszkę ignorowaliśmy ten temat, bo więcej też patrzyliśmy na ludzi, którzy pomagali od strony humanitarnej, tak, jakichś dostaw, logistyki. Mnóstwo jest Polaków przecież to zaangażowanych z różnych części kraju, z różnych, prawda, środowisk. A problem jest w tym, że my mogliśmy przez te 10 lat o tym, jak świat się tym zajmował, w ogóle zagranicznych bojowników, ochotników i terrorystycznych bojowników ignorować, bo mało naszych obywateli pojechało do Syrii, tak, dzięki Bogu. Natomiast to się troszkę zmienia, już widzimy to w związku z Ukrainą, a może w przyszłości będą takie konflikty, że tych wyjazdów będzie więcej. I teraz najgorsze, panie redaktorze, może to nie będą wyjazdy na dobrą stronę strasznej wojny, tylko będą wyjazdy na złą stronę jakiejś wojny, które nam się nie będą podobały z politycznego punktu widzenia i będą dla nas niekorzystne. Ja mam takiego kolegę tutaj w biurze w Oslo, który jest z Australii, pracował dla australijskiej policji, teraz tu robi doktorat. I on powiedział, że był jednym z kolegami, oni byli w takiej grupie pierwszych osób, które zauważyły, że ludzie zaczynają wyjeżdżać do Syrii, z Australii. No i pierwsza myśl, no w ogóle jak Australia, przecież to jest kawał drogi, przecież to nie ma tematu, nie ma problemu. On mówi, ale to nie są Australijczycy, którzy tam usiedli, nie wiem, w XIX wieku, są europejskiego pochodzenia czy brytyjskiego. To jest na przykład, to są ludzie z diaspory libańskiej, którzy mają dalej połączenia z Libanem i Syrią i jadą i oni wrócą i co my z nimi zrobimy? I okej, my nie jesteśmy w takiej sytuacji, nie mamy tak dużych diaspór, ale przecież wszyscy wiemy, pan redaktor też miał u siebie demografów, prawda, którzy o tym opowiadali, że nasza demografia się zmienia. Będziemy na swoim terytorium mieli skupiska ludności rdzennie niepolskiej, które nie jest rdzennie polska, i teraz tacy ludzie gdzieś pojadą, i teraz zaraz będziemy mieli z tym problem, bo może nie będziemy mogli ich tak, że tak powiem, przefiltrować, czy dowiedzieć się, co się tam tak naprawdę dzieje, bo oni operują w jakichś, przepraszam, że tak powiem, egzotycznych językach. Więc warto by było załatwić tę sprawę. Czy u nas to jest legalne, czy to jest nielegalne, czy my przymykamy oko, co my robimy tak naprawdę. Ja wczoraj pisałem o kilku modelach tak naprawdę, co można z tym zrobić. Czyli jeszcze raz usystematyzując, w Polsce wspomniał pan doktor, że trzeba, czy to w krajach europejskich, czy w Polsce poprosić o zgodę. W I z Polsce otwartą taką. przyłbicą, tak, z Tak. otwartą przyłbicą, panie redaktorze, to trzeba zrobić, to można zrobić. I I to czy nie jest niemożliwe. panowie jest informacja, czy poprosili o taką zgodę?
Tego, co wiem, nie, panie redaktorze. Znaczy, ale tutaj też nie powiem panu na 100 000%, ale z tego, co wiem, takiej zgody nie mieli. Też o tym pisała pani Karolina Baca-Pogorzelska, która się z nimi spotykała tam, czyli dziennikarka Wprost, która z nimi się tam spotykała i ten temat się też jakoś przewinął po tym, jak oni zginęli, że to właściwie byli ludzie, którzy gdzieś tam przepłynęli trochę pod radarem, pod zasięgiem Czyli radaru. finalnie, jakie czynniki brane są pod uwagę, jeżeli wiemy, czy ktoś się nadaje do tego typu wyjazdu, czy nie? To znaczy, na podstawie czego jest podejmowana ta decyzja? Znaczy, panie redaktorze, to nie ukrywam, że tych decyzji było w historii Polski stosunkowo mało, z tego co ja wiem. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no musiałbym mieć tu pan redaktor chyba kogoś, nie wiem, z SKW, żeby to panu dokładnie powiedział. Natomiast ja teraz tak domniemuję, że jeżeli ktoś idzie i mówi, że chce pojechać walczyć, prawda, do Ukrainy po ukraińskiej stronie, no to pozytywniej na niego będą chyba spoglądać niż kogoś, kto by parę lat temu poszedł i powiedzieć, że jadę, prawda, do Syrii, bo tam jest taki projekt, co się nazywa Państwo Islamskie. Więc ja, tu jest pewna szarość, tak, ale ta szarość, powiedzmy, no jest dla ludzi, którzy się zajmują takimi rzeczami profesjonalnie, żeby wycenić takiego człowieka, czy on stanowi jakieś niebezpieczeństwo dla ewentualnej, nie wiem, naszego bezpieczeństwa, prawda, narodowego w przyszłości. Więc to tyle mogę powiedzieć. Jak to rozwiązać w takim razie o tych modelach słowo, o których pan doktor wspomniał? Tak, jest kilka, panie redaktorze, które są dla nas dostępne. No jeden model jest zachodni, tak to nazwijmy, chociaż my też jesteśmy częścią Zachodu, ale ten model polega na tym, że zagraniczne bojowanie, zagraniczne ochotnikowanie, jeżeli tak mogę powiedzieć, ale nie terrorystyczne, to o tym zapomnijmy, bo to jest toksyczne na całym świecie po 2014 roku. Jest specjalna rezolucja ONZ-u, która zobligowała tak naprawdę wszystkie kraje, by wprowadzić do swojej legislacji takie zapisy, że jeśli jedzie się za granicę, dołączyć do szere w szere prawda, być w szeregach organizacji uznawanej za terrorystyczną, jako taki zagraniczny bojownik, no to generalnie kończy się, prawda, po powrocie określonymi postępowaniami, wyrokiem i tak dalej. Ale jest model zachodni, który de facto uznaje, że bycie ochotnikiem za granicą, w jakichś siłach zbrojnych gdzieś tam, jest de facto prawem człowieka. I możesz jechać, nie ma problemu, nikt cię nie zatrzymuje. No może ktoś zatrzyma na lotnisku, będzie chciał z tobą porozmawiać przed wyjazdem, po przyjeździe, bo o takich historiach słyszałem. Ja rozmawiałem z wieloma z takich ludzi z różnych krajów, czy to nie wiem, z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych, którzy no, na takie pogawędki byli zapraszani. Ale możesz jechać, nie ma problemu. To jest jeden model. Jest, ale przejdźmy może do naszego regionu, bo nasz region ma generalnie, większość krajów naszego regionu mówi, że to jest w ogóle nielegalne, że nie chcemy, jeśli nie przejdziesz tą drogą takiego aplikowania, czy to do prezydenta, czy do, prawda, de facto Ministerstwa Obrony Narodowej i tak dalej. Jest model w naszym regionie czeski. Czesi zachowywali się trochę jak my, czyli generalnie zjawisko było marginalne, ale problem się zaczął robić, jak ludzie z Czech zaczęli jeździć walczyć po drugiej stronie w 2014 roku, czyli po stronie rosyjskiej, cudzysłów separatystycznych. I teraz ci ludzie wracali do Czech, no, oczekując, że no, gdzieś tam, prawda, nie zostaną zauważeni. No i Czesi próbowali im przypiąć jakieś wyroki w zawieszeniu za organizację kryminalną, udział za działanie na szkodę sojusznika, no ale czy Ukraina jest sojusznikiem? To wszystko było strasznie takie naprawdę mętne. I ci ludzie dostawali jakieś 1,5 roku, 2 lata w zawieszeniu. Czyli te wyroki były śmieszne, wyroki za walkę w szeregach separatystów. No i Czesi długo, długo, długo myśleli. Jak mniej więcej 2 lata temu zaczęły się napięcia z Rosją, czyli pan redaktor pamięta te pomniki w Irpince, wybuch amunicji i tak dalej, to dziwnym trafem wtedy Czesi zaczęli tym powracającym zagranicznym bojownikom od separatystów, cudzysłów, z 2014 roku dawać wyroki za udział w organizacji terrorystycznej i przygotowywanie aktów terroru. I zaczęli dostawać po 20 lat. Zupełny przypadek, prawda? Zaczęło się to dziać w tym momencie. Ale to jest tylko część ich czeskiego modelu, bo jednocześnie Czesi zaczęli jechać w 2022 roku do Ukrainy walczyć po stronie ukraińskiej. No i wtedy zaczęli się drapać w głowę, że no co, mamy ich sądzić tak samo, też im mamy wlepiać terroryzm? Nie. I tutaj prezydent z rządem ustalili, że dla takich ludzi jest, no taka bym powiedział, no abolicja, może nie amnestia, ale dosłownie. I to obowiązuje. Ja rozmawiałem z Czechami, którzy są w Ukrainie, oni mówili, ja się niczym nie przejmuję, mam to od prezydenta, że słyszeliśmy, wiemy, gdzie to jest, nikt mi nic nie zrobi, tutaj nie ma problemu. Więc to jest model czeski. Jest model bałtycki. Litwa, Łotwa, Estonia miały w 2014 roku ludzi, którzy pojechali walczyć na jedną i na drugą stronę. Czyli tamtejsi Rosjanie pojechali walczyć do Rosjan, no a Litwini, Łotysze, Estończycy, jakaś nieduża liczba, to są nieduże kraje,
pojechali walczyć po stronie ukraińskiej. I teraz Litwini, Łotysze i Estończycy przyjęli zasadę, że oni o tym nic nie będą mówić. Zasłonią oczy, zasłonią uszy, zatkają nos i po prostu tyle. Żeby Rosja nie miała kolejnego powodu, że prawda, trójka rusofobów, bałtycka, jeszcze tam i gdzieś, prawda, próbuje ukuć w tej Ukrainie. I oni udają, że tematu nie ma. Coś Łotwa gdzieś mówi, że on też takie wicie, rozumicie, nie będziemy, prawda, mniej więcej słyszałem coś takiego. To jest drugi model. Czy trzeci, ten zachodni, czeski, bałtycki. No jest model serbski. Serbowie są w bardzo ciekawej sytuacji, bo ich prawo jest jeszcze ostrzejsze niż nasze. Oni zakazują w ogóle wszystkich wyjazdów, w ogóle koniec, nie można i tak dalej. No i się zrobiło, że tak powiem, nieprzyjemnie, bo dużo Serbów wyjechało walczyć po stronie rosyjskiej w XIV roku. I oni zaczęli wracać i teoretycznie powinni iść do więzienia. No ale przecież Rosja jest, no nie wiem, przyjacielem, sojusznikiem, tak głupio antagonizować opinię publiczną w ten sposób. No więc ci ludzie zaczęli dostawać wyroki zawieszenia. Rok, półtora, dwa, jakieś takie drobiazgi, a później mógł wyjść na ulicę Belgradu i opowiadać, jak to fantastycznie walczył w Doniecku, sprawy nie było. No i my się tak naprawdę poruszamy w tych czterech modelach. Ja mam takie wrażenie, że dobrze by było, no nie wiem, zrobić tak jak Czesi, czyli taka ustawa abolicyjna i to takie pomysły w Polsce są, bo inaczej, no chyba powinniśmy się przesunąć w tę stronę bałtycką. Czyli generalnie sprawy nie ma, prawda, nie widzimy, nie, nie, no, no to też jest, myślę, z punktu widzenia bezpieczeństwa, to by byli ludzie, pan redaktor mógłby ich zaprosić, żeby lepiej powiedzieli, jak to zważyć. Natomiast ja to widzę tak. A dlaczego o tym mówię? Bo coś by trzeba było zrobić, bo po prostu spodziewam się, że za lat X jakaś kolejna grupa ludzi gdzieś pojedzie. I to się nam nie będzie, cudzysłów, podobało, tak jak może się podobać, czy możemy doceniać poświęcenie Polaków walczących teraz w Ukrainie. I co wtedy? Warto mieć taką naprawdę taki kompas tutaj nastawiony, bo ja po prostu pamiętam, jak koledzy z Zachodu myśleli dekadę, co robić z zagranicznymi bojownikami, bo terrorystycznymi to nie wiedzieli, co robić. No ja pamiętam, że na takich rozmowach, prawda, czy to jakichś akademików i ekspertów, ja do nich mówiłem, a może tego zakażecie? Tak jak to jest u nas. No oni się łapali za głowę, no bo to przecież nie można ludziom zakazać wyjazdu, jak gdzieś są pojechać. Skąd my mamy wiedzieć, czy oni jadą na wojnę? No, możecie jakoś się dowiedzieć, umówmy się. Więc ja nie chciałbym, żebyśmy popełniali ten błąd, który 10 lat, prawda, Zachód tkwił w tym takim drapaniu się i oni do dzisiaj to odbija się czkawką, bo muszą nagle mówić, że właściwie wszystkie rządy w lutym, marcu tego roku musiały się wypowiedzieć. Zachodnioeuropejskie na temat tego, co one będą robić z tymi, którzy pojechali, wrócili, do Ukrainy i z niej wrócili. Żebyśmy nie byli w tej sytuacji za lat X, Y, Z. No, tylko tyle, tak naprawdę i aż tyle. Szkoda, że takie wydarzenia, ale może te wydarzenia, no po prostu paradoksalnie mogą pomóc od tej strony jakiegoś ustalenia takiej linii, tak naprawdę. Ja myślę, że też spory problem, też problematyczną kwestią może być powrót tych osób do normalnego funkcjonowania pod kątem służby zdrowia, ubezpieczenia, pod kątem też opieki psychologicznej, jak traktować właściwie tę osobę pod względem prawnym, bo to też oczywiście ma wpływ na przyszłe decyzje. Może jakiś pomysł na to, jak rozwiązać te kwestie i z czym te osoby właściwie, z jakimi problemami będą się zmagać. Tak, i tu jest znowu to, panie redaktorze, że musielibyśmy te konflikty, na które te osoby wyjeżdżają, jakoś prawdopodobnie inaczej zaklasyfikować. Inaczej pewnie byśmy traktowali kogoś, kto do nas wróci, gdzieś pojechał daleko i walczył, powiedzmy, po stronie czegoś, co niekoniecznie, no, zyskuje nasze uznanie. No to teraz wtedy niekoniecznie musimy dla niego przygotować czerwony dywan. Natomiast dla takich ludzi, no, musimy się zastanowić, tak, w jakim stopniu oni mogą być uznawani za kogoś na kształt, nie obrażając nikogo, ale, no, powiedzmy sobie szczerze, weteranów, jakie w związku z tym są przywileje? Bo faktycznie, jeśli tacy ludzie są w jakimś miejscu, mają określone problemy, czy to psychologiczne, czy zdrowotne, no to jest oczywiście pewne obciążenie w tym miejscu, gdzie oni mieszkają, gdzie będą szukali tych odpowiedzi, tych usług i tak dalej. Na to na pewno warto się przygotować i warto o tym pamiętać, czy może zaproponować im coś na kształt jakiegoś, nie wiem, pakietu, jeśli mogę tak powiedzieć. Bo teraz znowu, tutaj pewne doświadczenia naszych zachodnich przyjaciół, sojuszników są cenne, bo pewne kraje Zachodu dość lekko traktowały, pobłażliwie traktowały tych, którzy wyjechali do Syrii. Nie wszystkich, bo na niektórych, za przeproszeniem, były określone kwity, przepraszam, że tak powiem. No i tutaj ich sądzono, ale była grupa ludzi, no, którzy, powiedzmy, pojechali, nie wiedziałem,
No nie wiem, byłem kucharzem, ta słynna wymówka, czy to jest prawda, to już jest inna kwestia, ale wróciłem szybko, wcale nie pojechałem do ISIS i tak dalej, ale nie o tym tak naprawdę chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, co było dla nich przygotowane. Oni byli obejmowani specjalnymi programami pomocy, jeśli okazywało się, że nie popełnili tam przestępstw, co powiedzmy wraz z upływem lat można było coraz lepiej stwierdzić. Teraz były określone programy, tylko teraz pamiętajmy o tym, że pozwalały sobie na przykład na to takie państwa, w których ja mieszkam, jestem w Norwegii, jak skandynawskie, gdzie to państwo, ta społeczna struktura tych usług społecznych, struktura usług społecznych i ten państwo jest takim behemotem, co nam się może podobać albo nie, ale można tak naprawdę rzucić większą liczbę pomocowych inicjatyw od razu, z miejsca na front w przypadku kogoś takiego. To jest na pewno trudniejsze dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, no, gdzie te sektory są mniejsze. To nie o to chodzi, że one są biedniejsze, są po prostu mniejsze. Inaczej też do tego podchodzimy, ale może warto by było na to spojrzeć, czy ktoś taki nie powinien mieć swego rodzaju pakietu, bo mówimy o traumie, mówimy o zmęczeniu, mówimy o tych wszystkich problemach psychicznych. No i to też chyba, to jest też taki element naszego uznania, tego, że pojechali tam. No i jednak, no walczą też umówmy się, za nasze bezpieczeństwo, tak? No bo my chcemy, żeby Ukraina to ustała, nie tylko ustała, ale zwyciężyła. Więc warto by to było w jakiś sposób docenić. I tu chyba warto, moim zdaniem, się na tym zastanowić. Czyli my z jednej strony by porozmawiamy o czymś takim jak ta abolicja na przykład, a z drugiej strony porozmawiamy o tym, okej, to co teraz? Oczywiście, jeśli to zjawisko jest marginalne, mówimy o kilku osobach, ale nie mówimy o kilku osobach, ich jest tam więcej. Warto by było się na to jakoś przygotować, korzystając z tych doświadczeń naszych zachodnich partnerów z nieco inną kategorią tak naprawdę wyjeżdżających za granicę. Chciałem jeszcze zapytać o perspektywę drugiej strony, bo jednak tutaj na przykład strona ukraińska przyjmuje tych ludzi. Tak. Czy akurat Ukraina, i tutaj możemy wpisać dowolne państwo, ma jakieś zobowiązania wobec tych, których przyjmuje do tego typu legionu cudzoziemskiego, nawet bez papierów? Czy strona ukraińska może weryfikować to, czy państwo polskie zgodziło się na pobyt tego obywatela w konkretnym miejscu? Panie redaktorze, z punktu widzenia Ukraińców, oni tego robić nie będą dla żadnego kraju. Podjąłeś decyzję jako osoba fizyczna, tak to nazwijmy, przyjechałeś do nas. Tak jak nie mieli możliwości przerobić wszystkich aplikacji do tego legionu, które ich zalały w lutym, marcu tego roku, tak nie będą mieli możliwości ani chęci, by dokonywać tego typu rozdziału. Ani z punktu widzenia Ukraińców nie popełniasz przestępstwa, jeśli przyjeżdżasz i chcesz podpisać kontrakt z Legionem Międzynarodowym, co de facto oznacza siły zbrojne Ukrainy, to jest możliwe. Tam obcokrajowiec może podpisać kontrakt z dowódcą praktycznie każdej brygady ukraińskiego wojska i może być do niego dołączony. Tylko właśnie, diabeł tkwi w szczegółach, bo bardzo często te kontrakty są opóźnione, się gubią, nie ma ich, i to jest takie ukraińskie tutaj, wicie, rozumicie z tego punktu widzenia, co powoduje dosyć dużą frustrację u niektórych tych obcokrajowców, którzy de facto krążą po różnych oddziałach. To im pozwala tak pływać między nimi, szukać sobie takiego miejsca, gdzie mogliby walczyć, bo proszę pamiętać, panie redaktorze, oni nie tylko walczą w tym legionie. Ja nie wiem, czy nawet większa część teraz nie jest tak de facto rozsiana po różnych ukraińskich, stricte ukraińskich jednostkach, które mają to po dwóch, po trzech, po pięciu, po dziesięciu i tworzą z nich jakieś takie grupy, quasi plutony gdzieś tam w swoich strukturach. Więc jeśli by Ukraińcy mieli nad tym zapanować, nie sądzę, bo to jest potężny, potężny ból głowy. Z ich punktu widzenia, jeżeli ten ktoś przejdzie ich procedurę bezpieczeństwa, która na początku była polegała na tym, i to mi też powiedzieli legioniści, że właściwie przyjeżdżało, kładło się papiery na stół i człowiek miał 30 sekund, to jest tak jak, nie wiem, na rozmowie o pracę, zaprezentować siebie i tym pierwszym wrażeniem tego ukraińskiego oficera, nie wiem, albo zdmuchnąć z powierzchni ziemi, że wow, mamy takiego super kandydata, albo nie, to było tyle. Z czasem to się zaczęło, no jakbym powiedział, stało się to bardziej trudniejsze, żeby się do tego legionu dostać. Oni będą na to zwracali uwagę, patrzyli na doświadczenie wojskowe, na to, czy taki człowiek gdzieś walczył, natomiast inne rzeczy będą ich interesowały zdecydowanie mniej, co niestety, panie redaktorze, jest też źródłem pewnych dla nich problemów. No bo część tych ludzi tam przyjeżdża i sprawdzone są pod kątem tego, czy mają doświadczenie na przykład na wojnie, ale niesprawdzane są inne rzeczy, no bo Ukraińcy nie mają czasu robić testów psychologicznych. No i wychodzą różne czasem niestety nieciekawe kwiatki w tej sytuacji. Więc oni też tego trochę czasem żałują, ale już teraz nie będą w stanie nad tym zapanować.
Tak jest. Po więcej zachęcam Państwa również do sięgnięcia po książki, do książki Foreign Fighters in Ukraine, Kasper Rękawek. Jeszcze raz linki będziemy umieszczać w opisie. Tymczasem dziękuję za nasze spotkanie, za Dzięki wiedzę. No i ślicznie. mam nadzieję do usłyszenia. Również, panie redaktorze, dziękuję bardzo.